Witam Państwa, dzisiaj pokażę, jak usunąć jakieś projekty z pamięci maszyny z tego nowego panelu. Czyli jeżeli chcemy usunąć jeden pojedynczy projekt, zaznaczamy go, musi być tutaj odznaczony, że on nie pracuje, czyli na żółto. Zaznaczamy na żółto, usuwamy i usuwamy. Jeżeli chcemy usunąć więcej projektów, klikamy tutaj ten przycisk, gdzie jest wielokrotność. Zaznaczamy na przykład 2, czy nawet tym trzecim. I usuwamy. I usuną się nam wszystkie te projekty, których nie chcemy. Można też usuwać, zdaje się, na pamięci. Też można wybrać jakiś haft, zaznaczyć go i z pamięci USB też usunąć. Tak samo też ten przycisk działa tutaj, jeżeli chodzi o wielokrotność. Można dodać jakiś folder, nazwać go, podejrzeć jakiś wzór, jak wygląda, jak jest adaptowany, jak będzie pracować.